Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Speedruna 2.0. Otóż, moi drodzy, dwa ogłoszenia krótkie. Pierwsze z nich, pod linkiem, pod tym filmem w opisie i w komentarzu znajdziecie link do darmowego, anonimowego badania, które pokazuje, jak bardzo lubimy grać w szachy. Stworzył je profesor Rafał Ohme wraz z Michałem Kanarkiewiczem. Nie jest to link sponsorowany, jest to tylko taka ciekawa informacja. Jeżeli macie ochotę, kliknijcie, wypełnijcie sobie tą ankietę króciutką, przyjemną. Można ją tylko wypełnić, uwaga, na komórkach. Na stacjonarnych komputerach to nie zadziała. Także dzięki za to, ja sam to zrobiłem, ciekawy wynik wyszedł. Druga sprawa odnośnie właśnie speedruna. Dostaję takie komentarze, może nieco uszczypliwe, aczkolwiek niektórzy, wydaje mi się, że troszeczkę źle interpretują całe te zamieszanie z tym speedrunem. Otóż wiadomo, że na pewnym poziomie 1200-1300 ci zawodnicy dla mnie są oczywiście słabszymi zawodnikami i oczywiste jest to, że będę w większości tutaj te partie wygrywał, ale absolutnie ja się nad nimi ani nie znęcam. Wiem, że niektóre takie komentarze są pod filmami. Szanujemy każdego absolutnie na każdym poziomie i taki jest mój cel, a gra z takimi zawodnikami nie to, że mi sprawia przyjemność. Ja to robię dla kontentu, robię dla Was. Oczywiście ja będę sobie rywalizował z zawodnikami na moim poziomie i wyższym. Ja to uwielbiam i zawsze to powtarzałem. Jeżeli właśnie ktoś pisze jakiś komentarz, to proszę zajrzeć w historię troszeczkę innych filmów. No a jeżeli ktoś oczywiście nie wie, no to pisze jak pisze. Ale tutaj nie chcę być absolutnie ani złośliwy, tylko chciałem to nieco wyjaśnić. No, zasada tutaj speedruna jest taka, że gram i komentuję ruchy, to oczywiście fajnie się Wam przyjęło, polubiliście ten content. Ja też lubię to nagrywać, bo to jest bardzo dobra forma nauki, myślę, że najlepsza i najprostsza tak naprawdę, bo się tłumaczy po prostu ruchy. No i cóż, moi drodzy widzowie, lecimy z kolejną partią. Postaram się troszeczkę więcej też tłumaczyć, bo wiem, że mówiliście, że za szybko czasami gram. Postaram się tutaj wysilić jeszcze mocniej i potłumaczyć ruchy. Mamy posunięcie D4, zagram D5, czyli normalny hetmański, skoczek F3, ok. Te partie już będą troszeczkę, myślę, że ciekawsze, poziom 1300, no to jest już poziom taki całkiem w porządku. Posunięcie E3, przeciwnik prawdopodobnie zagra C4. No mogę też wyprowadzić gońca, mogę zagrać skoczkiem na D7, mogę E6. Też mówiliście czasami, że no, za szybko, wszystko idzie za szybko. Ok, biorę sobie to do serca, spróbuję troszeczkę to poprawić również, no trzeba się doskonalić. Zagrałem C5, żeby uderzyć w centrum, troszeczkę ostrzej do tego podejść. Skoczek C3 nie jest dobrym rozwiązaniem, w ogóle, oj, B3. O właśnie, na przykład takie moje grymaszenie to nie dlatego, że kogoś tutaj chcę obrazić, absolutnie, tylko żeby uwidocznić, że to jest nie najlepszy pomysł i nie najlepszy wybór. Wiem, że zdecydowana większość tutaj moich widzów jest fantastyczna i dzięki za to, dzięki też za sprostowanie niektórych komentarzy. Dobra, rozgadałem, już jedziemy z tematem. Zobaczcie, że poszło B3 i tutaj nie ma obrony skoczka. Czy można to jakoś wykorzystać? Można zaplanować gońcem na B4 zagranie, tylko to nie jest jeszcze takie łatwe, bo trzeba wykonać dwa ruchy. Z drugiej jednak strony może też hetman A5 spróbować. Też nie będę się bardzo mocno rozwlekał, słuchajcie, bo zobaczcie, półtorej minuty już tutaj sobie myślę, gadam. A to nie ma za dużego sensu, tak mi się wydaje. Dobra, zrobimy inaczej. Zagramy gońcem na G4. Wyprowadzimy najpierw figurę, tym związaniem za chwilę mogę się zająć. Jak zagram tutaj, to goniec zagra na D2. Więc w tym momencie zagram E6, przepraszam. Tutaj będę miał opcję wybicia. Dobra, tutaj tego skoczka wezmę. Ten goniec jak wybije, nie będzie robił żadnej krzywdy. I teraz zagramy sobie może tutaj. Z planem po wybiciu zagram hetmanem na A5. Jeżeli goniec zagra na D2, to hetman może wrócić albo goniec B4, ale jeżeli goniec zagra na B2, no to wtedy już będzie bardzo groźna tutaj akcja i hetman będzie musiał to bronić prawdopodobnie. Dokładnie, tak poszło. Zagramy goniec B4. No A3 mnie niestety w tej sytuacji będzie próbowało odpędzić, bo tutaj na pewno hetman D3 albo D2. Ok, no nie mam teraz zagrania skoczkiem. No właśnie, ale wieża C8. Nawet jak będzie ruch A3, to ja mogę, oczywiście mogę uciec, tak też mogę, no właśnie, ale jak przeciwnik zrobił roszadę, to teraz robią się kłopoty, zobaczcie. Zagramy sobie subtelnie skoczkiem na e7, otwierając wieżę, otwierając nacisk na związanego skoczka. Przeciwnik na to pozwolił i teraz po prostu to wykorzystamy. W tym momencie on gra za szybko. Nie dostrzegł tutaj tego systemu, więc nawet nie zrobienie teraz roszady pozwoli mi zdobycie po prostu figury, więc nie muszę robić roszady w tym momencie, gdy widzę konkretny plan. A skoczek E7, on zawsze tutaj może sobie przejść z jednej i z drugiej strony, a to w przyszłości przede wszystkim nastawiamy się na punkt C3. No i tak naprawdę tu się robi już no, koniec partii. Troszeczkę, zobaczcie, pomyśleliśmy w sumie, tak jak mówiłem, to przeciwnika też może troszeczkę wybić z rytmu, bo jak my gramy wolno, a on gra bardzo szybko, to jest, znaczy, może troszeczkę niecierpliwy, albo wydaje mu się, że dobrze ruchy wykonuje, dobre ma plany. Niekoniecznie zawsze tak musi być. Ten spokój w szachach jest, myślę, bardzo cenny. Ja też, przyznaję się bez bicia, nie zawsze potrafię w ten sposób grać. To nie jest tak, że ja tutaj jestem omnibusem. Absolutnie, moi drodzy, jesteśmy tylko ludźmi i szachistami. Każdy ma swój charakter, swój temperament i swój styl gry, no więc to jest tylko kwestia pracowania nad tym, jeżeli chcemy nad tym pracować i się doskonalić w szachach. Mam nadzieję, że zostałem tutaj w miarę zrozumiany. Dobrze, jest A3, no to tutaj nie ma wyjścia, trzeba bić. No i tutaj myślę, że bicie hetmanem jest najprostszym rozwiązaniem, dlatego że każde wymiany w tym momencie, gdy mamy figurę więcej, są na korzyść czarnymi. Zdecydowanie, to zawsze też powtarzałem, przewaga w materiale, no to plan naszej gry powinien być taki, aby próbować wymieniać. Nie za wszelką cenę, ale też pamiętać o tym trzeba, żeby przeciwnicy nie próbowali nas zaatakować. Mówię tutaj o bezpieczeństwie króla. Mamy przewagę, zabezpieczamy króla, albo już, to wszystko zależy oczywiście od pozycji. Szachy nie są takie bardzo schematyczne zawsze w jednym kierunku. One mają bardzo różne pozycje. Oczywiście pewne motywy, motywów wyuczyć, zrozumieć przede wszystkim, i to nam ułatwi podejmowanie decyzji w niektórych momentach, ale każda partia jest inna w szachach i, no, i to jest pewnie piękne w tej grze. Dobrze, mamy goniec E2, ten goniec będzie chciał pewnie dać szacha. Możemy tutaj zbić, ale obawiamy się na przykład wieża C1, że tu wieża wejdzie z tempem i będzie nas gonić, ale widzę, że skoczek broni, król zagra tutaj i będę bronił tych pól, więc pozwolę sobie na wzięcie jednego pionka. Poza tym zawsze po zagraniu wieżą, no ta wieża może wrócić, nie ma takiej potrzeby. Może być na przykład szach, ok, mogę zagrać skoczkiem, mogę wymienić potem wieżę. No to właśnie zagrywam teraz skoczkiem i zobaczcie, że jak wieża zagra na C1, naciśnie, wymienimy, zagramy królem na D7 i wszystko się broni. Realizacja tutaj powinna być już banalna, oczywiście na spokojnie tutaj swoimi siłami to byśmy zrealizowali. No dobrze. Lecimy dalej. Wieża zagrała na E1. Przeciwnik tutaj chyba nie chce grać w ten sposób. Dobra, zrobimy roszadę. Mimo że jest końcówka, zrobię roszadę dlatego, żeby król zszedł z tego związania. Goniec D3, wieża na C3. Atakujemy od razu dwie rzeczy i w następnej odsłonie skoczek zbije na D4. A tak patrzę teraz w tym momencie, że jak wieża stała tu, mogłem skoczkiem zbić też na D4, bo po wymianie wybijam i byłyby widełki, więc jeszcze większe uproszczenie i szybsze. No ale już poszło jak poszło. To są ruchy, myślę, że równorzędne, dobre. Poza tym, no mówię, figura więcej, więc tutaj jest już bardzo łatwo grać czarnymi. Ok, przeciwnik poddał 1308, kolejny zawodnik. Zagrajmy E4, posunięcie D5, czyli obrona skandynawska. Polecam wybijać. Gra jest wtedy prosta, białymi. Nawet na obecnej olimpiadzie ostatnio Kacper Piorun miał obronę skandynawską białymi, więc też bardzo ładnie pograł. Skoczek F3, skoczek F6, pionek do centrum, trzeba grać aktywnie, nie boimy się tutaj takich zagrań. Zobaczcie, przeciwnik gra szybko i możemy mieć wrażenie, że agresywnie i że on tutaj wykonuje dobre ruchy. Niekoniecznie tak jest, absolutnie niekoniecznie. No dobrze, to teraz myślę, że goniec E2 może być dobrym zagraniem. Zastanawiam się jeszcze nad goniec C4, żeby tutaj uderzyć, ale myślę, że najbezpieczniej goniec E2. Takie takie spokojne posunięcie, bezpieczne, dobre. Robimy roszadę i wszystkie problemy związaniowe znikają. Goniec na D2 może być takim ruchem troszeczkę przestraszającym hetmana, ale tak naprawdę to nie będzie groźne dla czarnych. Mogę tak zagrać, ale mogę też zagrać tutaj. Z drugiej jednak strony mogę zagrać A3. Tak zrobię, żeby zagrać B4, tylko B4 w tym momencie nie będzie działało, bo goniec będzie mógł wybić, więc w tej sytuacji najpierw wyprowadzę gońca i teraz będzie B4 groziło, bo hetman jest połączony z wieżą, więc już nie będzie wybicia na B4. Taktyka, taktyka, no i łapiemy sobie przestrzeń w tej pozycji. Robimy B4, może się uda dojść do ruchu C4, mogę odstraszyć przeciwnika ruchem H3, wymusić mu tutaj ewentualnie bicie. Mój przeciwnik może też skoczek D5 zagrać w pewnym momencie, na to trzeba zwrócić uwagę. Hetman D8, no dobra, gra twarde szachy, ten mój przeciwnik. Na taki ruch muszę też, no właśnie, uważać. Tak głośno teraz sobie myślę. Skoczek tu, goniec zbije, skoczek zbije. Może to będzie dobry wybór, dlatego żeby skoczek z tempem wybił gońca i żeby zagrać później C4, dlatego też skoczkiem wybijam to. Poza tym nie mogłem zbić hetmanem, bo hetman by zbił mi tu pionka. Dobra, mamy skoczek D5, więc atak na gońca i tutaj tym gońcem spokojnie sobie uciekamy. F6 może mnie odstraszyć jak najbardziej. Nie musi, jak widać. C4, czyli posunięcie z tempem. Liczymy na to. Zobaczcie, tutaj gramy na przestrzeń przede wszystkim. Więcej przestrzeni, łatwiej się powinno grać. I nawet jak przeciwnik w pewnym momencie mi zbije skoczka, właśnie to zrobił, to ja mogę odbić pionkiem. Mogę teraz to zrobić i chyba tak zrobię, tak się zastanawiam teraz. Mimo że zamknę gońca, to ja zawsze go potem sobie mogę otworzyć, ale chodzi o zamknięcie troszeczkę tutaj jego obozu. Zastanawiam się teraz nad taktycznym zagraniem. Pionek bije na D5, skoczek będzie musiał wrócić, bo jest atakowany i odbijemy na przykład tutaj pionka i zrobimy mu słabość na C6. To może być lepszy wybór, mi się wydaje. Myślę, że to może być lepszy zdecydowanie wybór, bo gość musi uciekać skoczkiem. Jak ucieknie skoczkiem, to nawet pionka E6 warto zbić, bo pionek E6 też będzie słabością, ale wydaje mi się, że jednak pionka C6. To jest, myślę, że wybór na dwoje babka wróżyła. No, jedno i drugie powinno być ok, według mojej oceny. Dobra, skoczek zagrał, więc zbijamy pionka na C6 i słabość mu stworzymy na C6 i na tą słabość będziemy się nastawiać. Mogę to robić poprzez ruch hetman A4, wieża C1. W tej kolejności w ogóle chyba zagram hetmanem. Najpierw chcę wziąć tego pionka, nie pozwolę wieżą zagrać tu, bo ten pionek poleci. Ruch A5 może... A właśnie, ruch A5 może być dobry. Chyba hetmanem się pośpieszyłem. Ruch A5 i mógłbym wziąć tego pionka, ale tu by nastąpiła wymiana. No dobrze, poszło już jak poszło, więc w tej sytuacji wieżą chyba to... Ma to jakieś większe znaczenie? Myślę, że nie. Wieża z F na C1. Ta wieża czasami z A1 może się przydać po prostu na tym skrzydle. No i wieża C8 broni, ale widzę, że przeciwnik no, kuma czaczel, mówiąc wprost. Ten skoczek tutaj, zobaczcie, nie ma perspektyw póki co. Mój goniec działa, skoczka trzeba było tu przestawić. Zastanawiam się nad próbą wymiany hetmana, ale nie, to ten pionek będzie mógł potem tam zagrać. Może zrobimy taki myk, że zagramy wieżą na C4. Przy okazji bronimy pionka, bo jakieś A5 mogłoby być zagrane, może być zagrane, ale z planem wieża C1. I zawsze po wieża C1, czy ogólnie, mogę zawsze też hetmanem na C2 zagrać i mieć świetne tutaj działo do tego, żeby nastawić się na atak na pionka. No ruch A5 według mnie jest dobrym posunięciem. Przeciwnik go nie bierze pod uwagę. Zobaczcie, goniec atakuje pionka, dzięki czemu tej wieży bronię tego pionka, więc to się wszystko zgadza. Wieża C1, oczywiście od razu odchodzimy tutaj z tego związania i próbuję tego pionka już teraz zamęczyć. Teraz już A5. A5 już nie jest takie groźne z uwagi na to, że po prostu wezmę pionka. Powinno się tu wszystko fajnie trzymać, wszystko fajnie się powinno zgadzać. Skoczek E7 może być zagrane i chyba musi, a to już teraz widzę, dlaczego też goniec na F6 zagrał, zwolnił miejsce dla skoczka. Dobra, teraz to już dostrzegam wyraźniej, ale goniec D6. Chcę zbić skoczka. i wziąć tego pionka na C6. Na to się tutaj nastawiłem. Teraz tak patrzę, czy nie mam słabej pierwszej linii. Lufcik nie jest zrobiony. No nie jest, ale może to nie ma takiego ogromnego znaczenia w tym momencie. No więc co? W tej sytuacji... Chwila namysłu. Swoją drogą, już niedługo chyba się pojawią jakieś materiały z olimpiady. Tu nasze dwie drużyny, kobieca i męska, po dwóch pierwszych rundach, to pewnie niektórzy już wiedzą, wygrały swoje mecze z niżej notowanymi drużynami, więc póki co jest bardzo dobrze. I czekamy tutaj na takie, powiedzmy, troszeczkę mocniejsze pojedynki, więc jakieś tam analizy myślę, że wyciągniemy ciekawe. Nawet Magnus Carlsen gra w swojej norweskiej drużynie fajnie. Dobra, zobaczcie, jest królew 8, ale on jest pod związaniem, więc mogę teraz zbić pionka na C6. Liczę to tak, 1 i 2, 2 razy atakuje, 3 razy atakuje, 2 razy to jest bronione. Raz, dwa, trzy. Wszystko się zgadza. Nawet nie muszę skoczka od razu wybijać. Właśnie cały myk polega na tym, że nie można na C6 tym skoczkiem tutaj teraz. Znaczy skoczek jest po prostu zamrożony, nieaktywny. W tym momencie nie może tego na C6 tutaj obronić mocniej. No więc w tej sytuacji, jak wybije wieża, to nawet chyba pokuszę się o to, żeby zbić hetmanem. W sumie z drugiej strony... Może i nie hetmanem, a może faktycznie wieżą. Wybiję wieżą, żeby trzymać te hetmany. Dobra, jest tutaj, to co, hetman C2 i będziemy po linii tutaj mocno chyba działali. Nie widzę jakiejś lepszej opcji, więc zagram hetman C2. No i teraz jakiś będzie ruch A5, no to mogę zagrać po prostu B5. Kiedyś tak Rubinstein grał fajnie. Jego partie fantastyczne były. No i teraz widzimy, że tutaj skoczek może zbić tę wieżę. Ale zobaczcie, zostawię na niego pułapkę. Bo jak on by teraz zbił i ja zbijam, to król nie ma ucieczki. Hetman się zasłoni, wezmę wieżę. Ja pozwolę mu na zbicie tej wieży i dlatego zrobię lufcik teraz. Ruch cichy, wyczekujący. On może się tutaj pokusić za chwilę o bicie. Właśnie to zrobił, zobaczcie. A to jest błąd. Hetman zbija i teraz, no mam tutaj po prostu już wygraną pozycję, bo zbijam wieżę za moment. Bo hetman musi się zasłonić. To się powtarzam już wiele razy, ale trzeba powtarzać, uważam. I hetman zbija. I tutaj się goniec, dobra, goniec się zasłonił. No i cóż, w tej sytuacji może nawet po prostu goniec C5. Zobaczcie, lufcik się przydał. Prawdopodobnie hetman będzie gdzieś tam próbował sobie zagrać. Może oczywiście w ten sposób. Ja zawsze mogę hetmanem wrócić i przytrzymać. Lufcik zrobiony. Wszystko jest bezpiecznie. O, nawet w ten sposób gość zagrał. OK. Może zagram skoczkiem tutaj, bo jak hetman opuści pole C6, to daje mata. No właśnie, i tak się też stało. Lecimy dalej z kolejną partią. 1343 przeciwnik. E4. Zagrajmy sobie C5. Polecam już na tym etapie mniej więcej 1300 grać sobie obronę sycylijską, troszeczkę inne rzeczy. Posunięcie F4. Po takim ruchu bardzo lubię zagrać D5, żeby od razu wyjaśnić w centrum sytuację i zagrać skoczkiem na F6. Bicie hetmanem pewnie też wchodzi w grę, ale chodzi o to, że ten pionek F4 teraz nie stoi zbyt tak ok. Tam w ogóle się nie boję takiego ruchu jak C4, bo gram sobie E6 gambitowo i z inicjatywą na rozwój. Dobra, skoczek na D5 zbijam. Może być szach, ja wtedy zasłaniam się skoczkiem. I teraz hetman w centrum jest ok, bo on nie może być zaatakowany już skoczkiem. Tutaj zwiążę gońcem skoczka, grożę wybiciem i zepsuciem struktury pionów, więc po gońcu E2, co będzie dobrym według mnie rozwiązaniem... Poczekajcie, ja przecież mogłem zagrać hetmanem na E4 i wziąć tutaj pionka. On by się może rozegrał tutaj też z takim ruchem D4. Przeciwnik pozwala zbijać skoczka, więc bez większego namysłu to robię i będę próbować grać tutaj te pozycje strategicznie i wymienię te hetmany. Dokładnie. Tutaj mogę zagrać E6, G6, żeby przytrzymać marsz pionka F. taki ruch jeszcze może nastąpić, ale tego się nie boimy. Dobra, gramy E6. Jeżeli szach, to skoczek D7. I za chwilę tego gońca odpędzam. Goniec będzie musiał się zadeklarować. Ok, wymienił szybko, w porządku. I teraz posunięcie G6. Bardzo fajnie, strategicznie nam się to ułożyło. Goniec zagrał na tutaj E3, atakuje pionka, więc zagramy królem na C6. Tego pionka pobronimy. I teraz nastawić się muszę tutaj na tego pionka. Ale najpierw wieża. Musimy tutaj pograć chyba trochę figurami. On może zagrać D4. W ogóle nawet jakbyśmy wymienili tutaj trochę tych pionów, to i tak one zostaną słabe. Tylko trzeba je próbować zaatakować. Dobra, mam trochę temp mniej. Muszę też jakoś to spróbować rozwiązać. Ta wieża może też sobie tutaj fajnie podziałać po białych polach. Jeszcze się zastanawiam. Na razie zagram chyba goniec G7, żeby przytrzymać ruch D4, bo jak on tak zagra, to ja to wszystko do końca wymienię. I on jeszcze sobie zepsuje tutaj pionki. W ogóle w takiej końcówce na miejscu białych bym nie szarżował z pionkami, bo będzie je teraz bardzo łatwo zaatakować. Jeżeli gość wszystko wymieni do końca, to super, bo mój król jest bardzo aktywny w końcówce. Wszystko wymienię i stawiam króla. Poczekajcie, nie. Króla nie postawię tutaj, bo wieża zagra tu i mi wejdzie tam. Wieża D5. Przyblokujemy go z tej strony. To pozwala drugiej wieży zagrać aktywnie i pozwala przede wszystkim... Zagram... No właśnie, chwila. Bo mogę też tutaj już tego pionka skrobnąć, ale jednak chyba najpierw wieżą na D8. Jak będzie szach... Zagram, wiecie co? Zagram tak. Bo chodzi o to, że jak będzie szach, to król się ładnie schowa na B7 w tym momencie. A cały czas będę naciskał na pionka. I moim następnym ruchem i planem będzie wieża F5. Tutaj ważne jest, żeby przytrzymać D5, żeby nie było takiego zagrania ze strony białych. Ok, jest szach, to uciekamy. Tutaj zawsze jak się wieże zdwoją, to będzie chciał na przykład przeciwnik tędy atakować. Zawsze mam wieżę D7, zobaczcie. Te wieże spełniają super rolę i ja nie muszę się śpieszyć z tym, aby szybko te pionki wymieniać. Więc tutaj strategicznie wyszło kapitalnie. Końcówka jest totalnie wygrana czarnymi, ale trzeba to oczywiście dowieść do końca. Dobra, mogę wziąć tego pionka, mogę wziąć tego pionka. Myślę, że nie ma wielkiego znaczenia, którego pionka wezmę. Dlatego wezmę może tego centralnego najpierw. Niech ta moja wieża już będzie aktywna. Ok, więc biorę tego pionka teraz. Znaczy, mogę zbić tu. W sumie mogę tak zrobić. To będzie może prostsze. Mogę też tutaj zbić na F4. Myślę, że to są równorzędne ruchy. Tym bardziej, że biorę drugiego pionka i będę miał dwa piony więcej. W tym momencie atakuję pionka. Jeżeli zagra tak... Aha, tutaj przeciwnik chce grać. Ok. Nie pozwolimy mu nigdzie wejść tutaj aktywnie. Ok. Myślę, że E5. Przytrzymamy tego pionka, żeby nie szedł bardziej do tego naszego centrum. B4. No dobra, i tutaj gość już... Ok. Gra pionkami. Podejdę królem po prostu. Ustawię się tutaj i zagram F5. Znaczy teraz już mogę zagrać F5. Dobrze. Tak. I on może oczywiście zagrać na D8, próbować atakować te pionki, ale moja wieża jest szybsza, bo ja tego pionka zdejmuję, potem będę atakował tego i przede wszystkim muszę tutaj pionkami próbować grać szybko. Dlatego już teraz to zrobię, ale poczekajcie, on gra pasywnie. On gra pasywnie, więc ja nie muszę się śpieszyć. Ja zagram sobie H5, H4, dokładnie, czyli tego pionka coraz wyżej. No tutaj dzieje się dokładnie to samo, ale teraz zagram F5. I tutaj mi się już bardzo podoba. Po wymianie ta wieża może oczywiście odejść sobie daleko. Dwa wolne pionki. No i teraz nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przeciwnik tego pionka spróbował zbić. Więc wieża na H5 i zdejmujemy tego piona. Tu już nawet jak wieża biała by miała tego pionka w garści na A7, to myślę, że też spokojnie tutaj dalibyśmy radę wygrać tę pozycję. A wybijamy. Wystarczyłoby w tamtej sytuacji, co mówię, jakby ten pionek był wzięty. Naszym królem tutaj to maszerujemy pionkiem, żeby król miał tutaj właśnie ścieżkę taką fajną zygzakiem. No, białe pozwalają jeszcze na to, żeby w ten sposób grać. Myślę, że król aktywność łapie jeszcze wyższą i lecimy pionkiem na F3. Ten pionek na H4 Zupełnie możemy sobie go oddać, nie musimy go bronić na siłę. Po prostu tutaj wywieramy presję, uciekamy pionkiem F2, dokładnie. I król zagrywa na E2 i w następnym ruchu już mamy opcję. W ogóle tu jeszcze możemy dać szacha przy okazji, żeby król sobie zszedł na kolejną linię, ale to są już takie szczegóły. W tej sytuacji akurat, ale mimo wszystko zagram ten ruch i posunięcie F1. To jest taki też ważny motyw, jak króle są na opozycji, żeby odcinać króla. No i zagramy sobie po prostu tutaj i wybijam tego hetmana, to znaczy wieżę za moment. Prawdopodobnie będzie wybicie. Przeciwnik się rozłączył. O, połączył się ponownie. Dobra. Poddał partię. No to słuchajcie, jeszcze jedna partyjka w tym odcinku. E4. Zagrajmy znowu C5. Zobaczymy, jakie są reakcje. F4. Zobaczcie, znowu to samo. Zagramy D5. Ciekawe, czy sytuacja się powtórzy, czy będzie podobna. Gramy D5. Oczywiście, że gramy D5. Przepchanie. O, i to jest bardzo dobra informacja. Dla nas mamy nową sytuację, dzięki czemu pokażę Wam, jak fajnie sobie tym gońcem białopolowym pograć. No i teraz właśnie to zrobimy. Wymiana tego gońca za skoczka jest super czarnymi, dlatego, że sobie gramy E6, pionki na białych polach i to jest lepsza wersja obrony francuskiej, bo nie mamy gońca na C8. Oczywiście, ja nie muszę tutaj od razu wymieniać, nie ma takiej potrzeby, żeby robić to szybko. Zagram H5. Jest to ruch sprytny, dlatego, że on za chwilę pewnie zagra tak. I chodzi o to, że jak ja wybiję skoczka, on wybije, to zagram H4. Nie zagrał tak. Z jednej strony to też dobre. Skoczek G5 znalazł dobrą placówkę. Skoczek H6. Trochę kombinujemy, ale wzmacniamy tutaj tego naszego gońca. Dobra. I wymiana tutaj jest już nieunikniona, więc wybijamy i zagramy sobie H4. I chodzi o to, że teraz jak skoczek zagra na F5, strategicznie znowu stoimy kapitalnie. Ten motyw pojawia się na przykład w obronie królewsko-indyjskiej. Poczekajcie, ja nie dostrzegam takiego posunięcia. Ulala, panie kolego, nieźle zagrałeś. Dobra, ale wiecie co, ja bym się tym nie martwił mimo wszystko. Znaczy tutaj mat nie grozi na szczęście. Mogę tak zagrać. Aha, tutaj grozi wtedy bicie. Czyli taktyka. Taktyka się pojawia. Zrobimy tak. Zagramy hetmanem na D7, żeby bronić pionka. On weźmie pionka tutaj. Ok, niech bierze. Otworzy się linia do aktywnej gry. Zrobimy sobie długą roszadę, żeby szybko połączyć dwie wieże. On gra C3. Dobra, ruch według mnie nie jest to najlepszy. Mogę zagrać C5 i uruchomić gońca. Tak zrobię. Ten goniec będzie mógł wejść po prostu z szachem. To kolejna opcja. Ojejku, mogę nawet tutaj zbić. Dobra, najpierw zrobimy roszadę długą. Teraz mam opcję zagrania na przykład z szachem i zagrania skoczkiem na F5. To w ogóle będzie kapitalnie. Chociaż tutaj widzę, że hetman może wziąć pionka, to muszę na to zwrócić uwagę. Mogę też G6 zagrać, on zbije i wejść potem skoczkiem. Bardzo dużo możliwości. O co chodzi? Przeciwnik podstawił figurę. Szkoda, bo motywy się pojawiły bardzo fajne. No cóż, no podstawił to podstawił, no trzeba to przyjąć i tyle. Mogę tutaj dać chyba sobie szacha. Zagram dlatego, żeby ta wieża moja już miała tutaj aktywną grę za moment, bo teraz planuję zbić tutaj pionka. Tak zrobimy. On wybije i próbuje wymienić ostatnią aktywną figurę tutaj przeciwnika. Zobaczcie, no tutaj siatki matowe już się pojawiają. Goniec C1 nie jest wyprowadzony. Wymiana nie jest najlepsza. No to już ciężko doradzić w tej sytuacji coś przeciwnikowi. Dobra, no to bicie w przelocie oczywiście. Dobrze, w zasadzie te D4 dobrze zagrał, bo mu się uaktywnił goniec i jeszcze wieża broni jedynki. Myślę teraz, jak to rozegrać. Mogę zbić tu, mogę zbić tutaj chyba. Jest figura więcej. Ten pionek będzie groźny, nie będzie aż tak. Skoczek C4, żeby tego pionka wspomagać. Ruch E7 może być zagrany, to po prostu wieża E8. Dokładnie, podchodzimy królem, zdejmujemy tutaj, albo wcześniej zbijamy. Nawet teraz można to po prostu zbić. Jak wieża tutaj, to po prostu król podchodzi i wszystko się broni. Nawet ten atak matowy nie wyszedł, ale koncepcja inna się pojawiła, więc warto skorzystać. Podciągniemy pionka na D2, żeby już wieża była przyklejona do tego do tego pola D1. Również mogę tak zagrać, no i właśnie chyba tak zrobię. Najprostsze według mnie rozwiązanie. Za chwilę dorabiam hetmana. OK. No to już formalności, więc... O, jeszcze wymienił ostatnią swoją figurę. No nie jest to dobry pomysł. Biorę pionka i tym zasuwam do pola przemiany. Jak tu szybko dać mata? Szach. Szach. Szach i mat. Dobra. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Pozdrawiam i do następnego razu.